Znajdujemy się w lasach Puszczy Gorzowsko-Barlineckiej i znalazłem piękny okaz buka. Potężne drzewo. Widać, że swoje lata ma. A to mój pies Fiona. Czochra się, czochra. Idziemy zobaczyć nad jezioro. Chodź, idziemy. Rzeczki z jeziora Przyłęk, na którym to dzisiaj podobno mamy wędkować. Widać pozostałości po starym mostku i umocnienia. Wciąż idziemy brzegiem jeziora. Jak niedawno znalazł sarenkę, pogonił, ale po to on jest, wyganiał. Wciąż mamy lasy mieszane, liściasto iglaste. Przewagą buczyny i sosny. No i docieramy do punktu czerpania wody nad jeziorem Przyłęk. Jest to chyba jedyne miejsce we wschodniej części jeziora, gdzie bezproblemowo można dotrzeć do wody. Cała wschodnia część jest nieprzystępna. Widać za to ślady po ogniskach. Idziemy na ten baby pomoc. Zobaczymy, czy coś tutaj w tej wodzie wypatrzymy. Widać, że ktoś tu ryby skrobał. Tak właśnie wygląda jezioro Przyłęk. Jezioro, z tego co zdążyłem wcześniej wyczytać, a jeszcze jedno, tutaj jest pozostałość po poprzednim właścicielu, czyli domek na wyspie. Coś tam było w wodzie. No i tak wygląda właśnie jezioro Przyłęk. Z tego co, tak jak wcześniej mówiłem, wyczytałem, ma 46 lub 48, dokładnie nie pamiętam, hektarów. Maksymalna głębokość określona na 6 metrów. Z tego co wiem, poprzedni właściciel dbał o to jezioro. Nie wiem, dlaczego nie odbył się przetarg w tym roku. Pewnie też chciałby dzierżawić. No ale czekamy do 30 sierpnia. Na jeziorze można wędkować z brzegu i z łodzi po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Jest to 3 zł za dzień lub 5 zł za 3 dni w RZGW Poznań.